Rozmowy z mężczyznami o mężczyznach i nie tylko dla mężczyzn. Wiesz co, to może spróbujmy przejść do drugiej części. A ile gadamy? No, ponad godzinkę. Ło! Wow. No dobra, Jest to okay. ten. Zróbmy przerwę lekko i. No tam przerwę. I jedziemy z tematem. Przerwę to ja zrobię w filmie. A dobrze. <laughs> Dawaj tam, bo w mojej ocenie. To jest moje subiektywne, wiesz, ja, ja nie, mam, nie mam takiej wiedzy jak ty, nie mam takie doświadczenia i, i tak jak mówiłem, w sumie to wszystko, o czym mówię, to jest wynik jakichś moich, wiesz, prób i błędów, jakichś tam yy, refleksji i doświadczeń. Yy. W psychologii tak widzę, że największą krzywdę córce może zrobić toksyczny ojciec, mam wrażenie, większą niż, niż matka i Synowi toksyczna matka większą niż ojciec. Oczywiście, tu mhm. nie da się tego mierzyć wszystkiego Excelem, no ale, ale tak, jest, ale tak no. bardzo upraszczając. Mhm. Więc, więc, co do, co do, jakby, patrząc na, to, na te mechanizmy, zdecydowanie trudniejsze, trudniejsze tematy są w relacjach z toksycznymi matkami dla mężczyzn, ale jednocześnie też mam taką obserwację i wrażenie i też swoje, jakieś doświadczenie że. Że ta relacja, nieułożona, nie, nie nie, nieharmoniczna, niezdrowa relacja z ojcem, jest też bardzo dużym destraktorem i bardzo generatorem wielu problemów, które mają ogromny wpływ na życie mężczyzn w naszym pokoleniu i wcześniejszych, zwłaszcza. I to się, myślę, dalej dzieje. Tak jak męskie spa powstało z mojej diagnozy, takiej, że. Niewykształceni mężczyźni, ojcowie wychowują niewykształconych synów, którzy później są niewykształconymi ojcami, w sensie świadomości pewnej, w relacjach z kobietami, w relacji ze sobą, i tak dalej. Tak uważam, że, że, że tu jest ten problem. No i ty się zajmujesz mm, czymś takim jak uzdrowienie rany ojcowskiej. Na, na tyle, na ile można, bo też rozumiem, że nie wszystko należy jakby powiedzieć, bo bo, no bo trzeba chronić metodę. Chyba nie wiem, raczej go skorygujmy. Powiedz mi. Opowiedz mi, co to jest? o Co chodzi z tym uzdrowieniem rady ojcowskiej? Tak naprawdę to chodzi o to, że jak miałeś właśnie przemocowego ojca, albo, wiesz, ostrego, nieobecnego, alkoholika, to mogłeś postanowić jako młody chłopak, że nie będziesz taki jak ojciec. Jeżeli do tego jeszcze doszła sytuacja, gdzie matka odrzuciła ojca, i zamiast znaleźć sobie partnera, Postanowiła, że sobie zrobić ciebie partnera, jako z mojego chłopca. I wstawiła cię na miejsce ojca w systemie rodzinnym. Bo normalnie w heningerowskim systemie masz ojciec matka i syn jest pod spodem. I to, co się wydarza, matka odrzuca ojca i wkłada syna na miejsce ojca. No i co się dzieje? Ten syn był przekonany, że ojciec jest Bogiem, i to on ma mamę. Nie? Dzieci mają ten taki zawsze okres, że chcą się ożenić ze swoją mamą. Chłopcy, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Zakochani są w matce. Tak. I zdrowy, zdrowy rozwój polega na tym, że ojciec mówi kochany, wszystko fajnie, ale to jest moja kobieta. Ty sobie musisz znaleźć swoją. I ten syn się wkurza na tego ojca, walczy z nim, ale w końcu odpuszcza i idzie w swoją stronę i, i, i dojrzewa do tego, żeby znaleźć sobie swoją partnerkę. A jeżeli to się nie wydarzy, bo matka zadba o to, żeby ten syn pozostał w relacji z nią i odrzuci ojca, no to to powoduje bardzo duże szkody dla tego umysłu tego małego chłopca, mhm. no bo on nagle jest lepszy od ojca. Ona go wkłada na taki piedestał, że z jednej strony ten syn się tym zachwystuje, tą pozycją, ale z drugiej strony bardzo szybko odkrywa jaką płaci za to cenę. No bo nagle, będąc małym chłopcem, on się musi emocjonalnie zaopiekować dorosłą kobietą. I, I odkrywa to, mama go nieświadomie tresuje w ten sposób, że jak się nią nie zaopiekuje emocjonalnie, to ona mu nie da miłości. No więc, dlatego mam wielu klientów, którzy są w tej symbiotycznej, takiej niezdrowej relacji z mamą, która ich tak wyszkoliła, że jak nie będą się zaopiekować nią emocjonalnie, to ona im zabierze miłość. I oni często znajdują sobie dokładnie takie same partnerki, które wymagają od nich tego samego i które warunkują miłość tym, czy on spełnia je oczekiwania, czy nie. I taki młody mężczyzna, żeby móc obsługiwać potrzeby mamy, on musi całkowicie stracić ze sobą kontakt ze swoim ciałem, z tym, co czuje, mhm. i jakby jego uwaga zostaje przeniesiona na zewnątrz i on głównie się zajmuje odczytywaniem subtelnych zmian. Stanów emocjonalnych swojej mamy i reagowaniem z wyprzedzeniem, żeby ona nie była zła, żeby ona go nie zostawiła, żeby, żeby przeżył, nie? Mhm. No i taki mężczyzna potem już nie umie funkcjonować z normalną kobietą, która po prostu go kocha za nic. I, mhm. i on albo zniszczy taki związek, albo doprowadzi do takiej zależności, że on musi na to zasłużyć, musi jej udowodnić że poprzez rezygnację z siebie. Że zasługuje na tą miłość. Ale ten ojciec, który został odrzucony i na jego miejsce wszedł ten młody chłopak, w sumie jest niesamowicie wkurzony mhm. na tą matkę i na tego gówniarza, którego on chronił, dbał o niego i tak dalej, a on nagle zajął jego miejsce i, i się sadzi. Nie? Mhm. I taki ojciec nieświadomie w ogóle będzie, nigdy nie będzie chwalił tego chłopaka, będzie go krytykował, będzie się na nim wyżywał. Będzie się wyżywał za, za to, że on zajął jego miejsce mhm. nieświadomie. Nie? Mhm. A z drugiej strony, taki mężczyzna, który, młody chłopak, który postanawia, że nie będzie taki jak jego ojciec, bo często on potem postrzega matka, żeby utrzymać go w tej, w tej zależności, bardzo krytykuje tego ojca. I ten syn już z czasem zaczyna widzieć tego ojca przez pryzmat, mhm. jaki matka go sprzedaje, mhm. oczami matki, jakby. Mhm. A nie swoimi. Nie? Jest przekonany, że ojciec jest zły, agresywny, bił mamę, to, tamto, sramto. I teraz, jeżeli taki młody chłopak odrzuca swojego ojca, to w efekcie odrzuca szalenie istotną część siebie, bo mężczyzna jednak w 60% jest tym swoim ojcem. Bym powiedział nawet, że relacja z ojcem to jest jak dostęp do tlenu. Dokładnie Akceptac tak jest. Akceptacja dokładnie ze tak strony. Jest. Tak, ojca, dokładnie nie? tak jest. Ale. Wraz z tym odrzuca w ogóle innych mężczyzn, bo inni mężczyźni kojarzą mu się z szorstkością, z tymi wszystkimi negatywnymi aspektami. No i taki mężczyzna wycina w sobie te wszystkie męskości. Męskość. I, I wchodzi w zazwyczaj w jego faceta, czyli zaczyna być miły, uprzejmy. Yy, Wysłuchiwać, co, badać, czuć, co kobiety potrzebują, im to dawać, żeby zasłużyć na ich miłość, nie? Jakby wysłuchiwać tych opowieści, godzinami o tych wrednych byłych, którzy ją nie szanują i tak dalej, i tak dalej. I on, jakby robiąc to wszystko, czego mężczyźni nie robią, chce pokazać, że on jest inny, lepszy i że on dlatego zasługuje na to, żeby być partnerem. Tylko kobiety na to w ogóle nie reagują. Kobiety mówią, że chcą mieć miłego faceta, intelektualnie, ale biologicznie reagują na mężczyznę, który daje poczucie bezpieczeństwa, ją ochroni. Który jest zdrowym mężczyzną. Dokładnie. Więc ci faceci, wiesz, robią, pomagają w przeprowadzce, robią te wszystkie rzeczy, żeby udowodnić, że zasługują na miłość, ale jak przyjdzie do, sprawdzam i chcą się umówić z taką dziewczyną na randkę, to mówi, wiesz, nie, no jakaś kobieta będzie z tą na pewno super szczęśliwa, ale, ale to nie ja, nie? Tak, tak. albo nie, bo właśnie kolegami zaprosił. Tak, dokładnie, nie? Ten, ten mm -hmm. co mnie tak ostatnio wystawił. Mm -hmm. No i teraz y i to ma w ogóle jeszcze siersze konsekwencje, dlatego że <coughs> ci mężczyźni odcinają się właśnie od gniewu, od mocy, od poweru od wsparcia męskiego, od przynależności do całej męskiej linii przekazu. I oni są w sumie w bardzo samotnym miejscu. No bo tak. Odcięli się od męskości, czyli właśnie od tlenu, od domu. No i co im pozostaje? Muszą albo być w toksycznych relacjach z kobietami, które będą obsługiwać emocjonalnie, żeby zasłużyć na ich miłość, więc będą zacząć biec i próbować tak. się coś domyślać. I po prostu nie, ja mam wielu klientów, którzy mówią: jak moja żona jest niezadowolona, to ja mam atak paniki, ja nie mogę siedzieć. Ja idę, ugłaszkam ją, robię Dlatego coś. Dlatego paradoksalnie nie lubię tego w potocznym mówieniu, jak mówią, że happy wife, happy life, bo ludzie, którzy nie mają zrozumienia, nie, 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 nie. błądzą. Ale oni, wiesz, on, oni tego tak naprawdę nawet nie robią dla tych kobiet. Tak. To, że kobieta jest nieszczęśliwa, u niego jego mały chłopcyk, chłopczyk wpada w panikę, że utraci miłość i umrze. I on próbuje udobruchać tą kobietę, nawet nie dla niej, tylko po to, żeby ugasić to napięcie, jakie ma w sobie, i ten stres. Mhm. Żeby się w końcu rozluźnić, że ona już jest zadowolona i oni często łażą za tymi kobietami, mówią no, kochanie, ale już się nie gniewasz, ale czy już wszystko jest okej okay. i tak dalej i one jeszcze bardziej mają ich dość i traktują ich po prostu, wiesz, jak psów, tak już daj mi spokój, nie? I, I to jest naturalne, bo to dla kobiety jest nienaturalne, że facet za nią chodzi i dupę zawraca. Dokładnie i ci mężczyźni mówią mi, słuchaj, ja to robię i ja sam sobą gardzę za to, że to robię. Mhm. Że ja się tak No bo intuicja idiotycznie... mu tam w mordę daje. Mówi, tak. stary, ocknij się, co ty robisz. on, że ja się tak on nie widzi, że, że można inaczej. I... Nie, no bo mówisz, że to jest, wiesz, on tak. traci kontrolę nad sobą, no bo po prostu nie jest 40-letnim facetem, tylko dwuletnim chłopcem tak, w tak. tym momencie, nie, na wewnętrznym hmm. poziomie. I oni często obiecują tym swoją żoną, cokolwiek im wpadnie do głowy, żeby je udobruchać w tym momencie, żeby rozpuścić to swoje wewnętrzne napięcie... No ale potem te żony oczekują, że to się spełni. Tak, z tego się biorą niespełnione obietnice, a to dalej, Dokładnie. dalej kolejne etapy frustracji. A on nie jest tego w stanie dostarczyć, tak. więc ona jeszcze bardziej traci do niego zaufanie i jest rozczarowana. No i jak to się wydarza kilkadziesiąt razy w relacji, tak. no to trudno już mieć zaufanie tak. do tego chłopa, szanować go i jakby podchodzić. Bardziej, nie? że to jakby no to jest takie oczywiste, tak? No bo tak, tak się dzieje. Tak. I to jest, widzisz, i to jest wszystko wynik. Mhm. Odrzucenia ojca? to jest wszystko wynik ojcowskiej rany? Czy prezent do mamy? Yy, trochę tak, ale też jest to. Powiem Ci, że jak ja pracuję z mężczyznami nad tą ojcowską raną, to to jest taki. Mm, dopiero w czasie procesu mężczyźni zaczynają widzieć rzeczywistość. Mhm. Bo my jako dziecko skupiamy się na tym, czego tato nam nie dał. Tak. I tak to wyolbrzymiamy, mm -hmm. że wchodzimy w rolę ofiary i mówimy, mm -hmm. on nas miał w dupie, tak. on nas. Ola, Dialogi on wewnętrzne, on... O, tak, i tak dalej. Mm -hmm. A jak ja pracuję z mężczyznami, to najpierw pracujemy z tego poziomu ofiary, mm -hmm. ale potem ich namawiam i przechodzimy bardziej tak. do takiego poziomu zlotu ptaka, nie? I oni odkrywają i, i cofam mężczyzn, żeby cofnęli się do życia swojego ojca od dziecka. Żeby odkryli, jak on miał trudno, co on dostał od swojego ojca, jak jego ojciec go traktował i tak dalej, i tak dalej. I teraz, oni dopiero jak to odkrywają, to zaczynają zauważać, że że, ojciec, że ich ojciec przekroczył to, co dostał od swojego ojca. Tak. I to był wyraz miłości do tak. syna, a syn tego w ogóle nie widzi. Bo jest krytyczny, bo patrzy ze swego obecnego czasu i nie widzi tej różnicy. Widzi z poziomu, czego nie dostał, tak, tak. a nie co ten tato tak. zrobił i co włożył. I do tego tam jest więcej aspektów, jak my pracujemy. Ale generalnie zazwyczaj dochodzi do tego, że te chłopaki mówią, jakim ja byłem aroganckim dupkiem przez całe życie. Jak ja go źle traktowałem, jak Ja w ogóle nie patrzyłem na to z tej perspektywy. I teraz jak byłem na tym warsztacie, to też mi chłopak powiedział, mówi, no powiem ci, żeby przejść z poziomu ofiary do poziomu wdzięczności w kilka godzin w relacji, to jest naprawdę super. Mnie to zajęło kilka lat. Od młodego chłopaka, który był bardzo krytyczny wobec ojca i miałem alergię. Najgorsze, co mogłeś zrobić, to mi powiedzieć, że jestem do niego podobny, tak? Do sytuacji, w której yy, tylko że to też in, szedłem jak dziecko we mgle, intuicyjnie tak, tak, nie tak, miałem tak. Marcina, y, wąsika, który by mnie poprowadził niestety, doszedłem do tego, że sam uznałem, że jestem tak, jestem taki sam jak mój ojciec co do potencjałów, tylko inaczej je wykorzystuję zobaczyłem też to, że on prawdopodobnie w swojej mentalności, na pewno widział to, w czym przekroczył swojego ojca, czyli był potocznie mówiąc lepszy od swojego ojca i to był jego sukces i trzeba to uszanować. I jego wyraz miłości. Jego tak. wyraz miłości, tak. I trzeba to uszanować. Ze wszystkimi oczywiście tego kolorami, konsekwencjami i tak dalej, bo też nie chodzi o jakieś też, wiesz, zakłamywanie rzeczywistości, ale też chodzi o to, mm -hmm. żeby, znaczy dla mnie kluczowe było zrozumienie tego, co od niego dostałem że od niego dostałem intelekt od matki bardziej taką aktywność sprawczość siłę sprawczą. Ale wiesz to też jest i, tak... i że inaczej i, i, że dostrzegłem ten jego potencjał w ogóle, nie? Tak, który sam w sobie jest czysty. Jest tak, Zresztą często wiesz, to co ojciec nam przekazał poza tymi w cudzysłowie negatywnymi rzeczami, to jest power, to jest moc, znaczy wiesz, to co? jest kreatywność, to tak. jest poczucie humoru, to są różne rzeczy. Tak. Ale właśnie mi bardziej chodzi o to, że chłopaki mówią, nie ja gadzę nim, bo to, bo on był taki, bo on był taki, bo on był taki, całe życie robiłem wszystko, żeby nie być taki jak on. Mówię, no no dobra, dzisiaj masz cztery dychy, dwójkę dzieci, jak ci się udało? Ja <słyski> <słyski> on mówi, no w sumie nie bardzo. <laughs> w sumie to robię to, co on. Gardzę sobą za to, ale robię, nie? I to jest super, tak. bo ja, ja to trochę obracam i pokazuję mu, mówię. Popatrz, jak jesteś blisko ze swoim ojcem. On ma dokładnie te same dylematy, co ty. Tak. Dokładnie pracuje z tymi samymi rzeczami, co, co ty. Możesz sobie przybić piąteczkę i to was do siebie tak zbliża. Że jak przestaniesz to oceniać i czuć się lepszym i wyjdziesz z tej arogancji i się pokłonisz przed tym ojcem, pokłonisz się przed tą całą męską linią i, i uznasz, że jesteś taki sam dysfunkcyjny, to dopiero możesz zacząć nad tym pracować. Mm. I może z tego wyjść. A powiedz mi, Marcin,. Y co mają zrobić mężczyźni, którzy mają ojców alkoholików, którzy nie wykonują żadnego gestu, chęci nawiązania kontaktu, uznali, że nie wiem, że już tak złego, dużo w życiu zrobili, że tego nie da się naprawić ci ojcowie, więc nie próbują nawet z tymi synami nawiązać kontaktu. Synowie nie doświadczyli akceptacji ze strony ojców, ale załóżmy, przepracowali, zrobili to naprawienie, uzdrowienie rany ojcowskiej. Nie mają już do ojców pretensji żadnej, akceptują go tak, takimi, jakimi są, ale ci ojcowie w ogóle nie od lat nie, nie, nie próbują nawiązać kontaktu. A ci synowie myślą, i w sumie tak mogło być, że większość życia próbowali nawiązać ten kontakt z tym ojcem. Czy w tej sytuacji można zdrowo zostawić to tak, jak jest? Czy powinni Twoim zdaniem ci synowie jednak cisnąć i próbować nawiązać kontakt z tym ojcem, mimo że ten ojciec, nie wiem, od 10 lat twierdzi, że, że tego nie da się naprawić, nic z tego nie będzie i nie Ale, wyraża, wiesz, chęci? Znaczy, wiesz, to, to zależy, czy to jest prawda, czy nie, czy to co on mówi, nie? No mm -hmm. bo pff, jeżeli Ty naprawdę <laughs> widzisz, to powiem Ci, że to czuć energetycznie, bo ktoś mój, może uznać, że wybaczył ojcu. Ale mhm. to się nie wydarzyło na poziomie serca, tylko trochę na takiej pracy terapeutycznej, mhm. trochę intelektualnej, ale nie doszło do shiftu energetycznego. Mhm. Bo często jest tak, że jak się to naprawdę zrobi, to, to puszcza to napięcie. Mhm. I nagle ten ojciec jakoś się odzywa, nagle coś się tam dzieje. Nie? Mhm. Jest reakcja w przestrzeni, energetyczna na to, i, i to jest tak, że. Nagle robi się jakoś tak normalnie, bez napięcia. Hmm. Puściło to nie. A jeżeli mamy do czynienia z ojcem, który jest alkoholikiem, czyli jest zaburzony. Nie ja wiem, że to jest trudne, tylko widzisz z tymi widzisz, ojcami, bo... alkoholikami, oczywiście no, może już mieć tak zjarany mózg. że tak, już... znaczy, Nawet nie chodzi o to, że zjarany mózg, tylko ja rozumiem to, co mówisz, w tym hmm. kwestii ruchu w przestrzeni, to co czuć i tak dalej, kumam to. Ale wiesz, osoba uzależniona od alkoholu jest osobą zaburzoną. Hmm. Więc on sam nawet nie wie, kim on jest, co on czuje. Żyje w pijanym świecie. Nawet jeżeli to są trzy piwa codziennie, a nie ma już twardego alkoholu od 10 lat. I w tym kontekście, wiesz, mnie się wydaje, że może istnieć taka sytuacja, że syn naprawdę się wyczyścił, jest w akceptacji wszystkiego, a, a ojciec nie responduje. Może być taka sytuacja, ale to też. Myślę, że jak naprawdę się to zrobi, to już cię to tak nie boli. A to tak, nie to, tak to, to tak, to Ja bardziej, może nie wyraziłem się precyzyjnie, bardziej pytam, czy taki syn, którego już nie boli, nie ma pretensji żadnej do ojca i jest taka sytuacja? Czy w tw z twojego doświadczenia, w twojej ocenie, co ci intuicja podpowiada, powinien próbować nawiązać kontakt z ojcem, który nie próbuje w ogóle żadnego znaczy, kontaktu? Znaczy ja bym próbował nawiązać kontakt w ten sposób, żeby przyjść i powiedzieć tato, ale w ogóle olej ten pomysł, że już zrobiłeś tyle krzywdy, że tego się nie naprawić. Nie mhm. ma żadnej krzywdy. Ja nie mam w ogóle do Ciebie żadnych pretensji. Mhm. Jak chcę z Tobą spędzić chwilę czasu, możemy sobie pogadać, możemy sobie pomilczeć. Po prostu olej, to, to, to naprawianie, odkręcanie czegoś, bo tu nie ma czego naprawić, mhm. czego ja, ja rozumiem mhm. wszystko. Mhm. Jak chcę tylko z Tobą spędzać czas, i nic od Ciebie nie oczekuję. Mhm. I wiesz, i trudno mi sobie wyobrazić, żeby ojciec to odrzucił, chyba że, że po prostu sam ze sobą, sam sobie tak nie może wybaczyć, że będzie to dla tego ojca nie do zniesienia. Mm -hmm, mm -hmm. No ale wtedy to też można w sobie uruchomić po prostu współczucie do tego ojca i przytulić go, powiedzieć: Słuchaj, cieszmy się tym czasem, który nam został, olejmy to wszystko, co było wcześniej. Mm -hmm. nie? Bo z mojego doświadczenia zazwyczaj jest tak, że ten ojciec został alkoholikiem po to, żeby zostać przy synu z szaloną matką. Mm. No bo zobacz, <laughs> ta matka odrzuciła tego ojca, wstawiła mm -hmm. w jego miejsce syna, mm -hmm. gardzi nim, mm -hmm. tym ojcem. No i on w sumie powinien odejść. Mm -hmm. Ale ci ojcowie często zostają, mm -hmm. ale żeby to znieść, tak. zaczynają chlać. Mm -hmm. Chcą muszę... być blisko tego syna, ale, żeby wytrzymać w tej sytuacji, zaczynają pić. Mm -hmm. Żeby jakoś po prostu to odreagować. Mm -hmm. Żeby jakoś o tym nie myśleć, żeby jakoś to przetrwać. I, I to, że oni pozostają w tej trudnej sytuacji, robią to zazwyczaj z miłości do syna, mm. ale muszą pić, żeby to prze przetrwać. I potem już to się tak, już się uzależniają fizycznie, już, już mhm. jakby już tru, już coraz trudniej jest, jest to kontrolować, ale często jest, ich, jest to ich olbrzymia ofiara w stosunku do tego syna i to jest cena, którą musieli zapłacić, żeby ją ponieść, nie? I, I do mnie przychodzą chłopaki, gardzą swoim ojcem, bo był alkoholikiem, bo ich olał, bo to, bo tamto. A jak odkrywają to wszystko, mhm. że w sumie to, że ojciec został, a nie odszedł, było tym wyrazem miłości, nie? Mm -hmm. i że za to jest mu już należy mu się szacunek i, i różne rzeczy, mm -hmm. to zmienia całą perspektywę. I nagle oni przestają się skupiać na tym, czego nie dostali, mm -hmm. tylko zaczynają widzieć. Ja byłem na takich pięknych ustawieniach, właśnie gdzie, gdzie chłopak gardził swoim ojcem, i okazało się, że okazało się efektywnie w tych ustawieniach, że ten ojciec miał 3% miłości w sercu w ogóle. A swojemu synowi dał 7. I te 4%, których nie miał, a mu dał, było wyrazem miłości do tego syna. Mm. I przed tym procesem ten syn się czuł olany i niekochany przez ojca, a po tym procesie, ponieważ on dostał te 4%, których ojciec nie miał, a mu dał, on wyszedł i czuł się, że on po prostu był kochany przez tego mm. ojca. Nie? Mm. Nic się nie zmieniło. Przeszłość się nie zmieniła, taka trudna jaka była. Tak, break pozostała. event point nastąpił pewnie. Dokładnie, mm. nie? zmiana perspektywy. Mm -hmm. Więc ja też y, widzę często ci mężczyźni się albo wycofują i oglądają telewizję, albo właśnie piją te rzekome czy piwka, albo znajdują sobie sposoby, żeby wprowadzić się w trans, żeby to przetrwać i nie odejść od tych mm. dzieci. Ciekawe. I potem te dzieci mają pretensje, gardzą tym rodzicem za to, że on to zrobił, nie rozumiejąc, że on w sumie łatwiej by mu było odejść. Mm -hmm. I zbudować sobie nowe życie z kobietą, która go szanuje, która go docenia, a nie z wszystkimi ludźmi, którzy go cią ciągle nim gardzą. Nie? Mm -hmm. Ciekawe. I być tym. Mhm. Mm Powiedz mi, to uzdrowienie rany ojcowskiej, jeśli dobrze się orientuję, to jest sesja, która trwa 3 godziny, tak? Mhm. To są sesje też na żywo, czy też online? Ja to robię jako na żywo. Szczerze mówiąc, mam coraz mniej czasu, żeby to robić, bo, bo, bo po prostu to zajmuje dużo czasu. Jest to dla mnie energetycznie wyczerpujące mhm. i dlatego przetestowałem tą, tą grupową sesję. I myślę, że powoli będę szedł w kierunku takich małych grup, czterech chłopaków na przykład, mhm. nie, jeżeli będą mieli otwartość na to, żeby zrobić to przy innych mężczyznach. Mhm. Myślę, że to w ogóle może się nawet spierać nawzajem bardzo. A skąd metodę otrzymałeś? Ja ją wymyśliłem. Wow. Sam ją zbudowałem. Ciekawe. I to długo ją budowałem, po prostu. Ona jest dość taka złożona i ma różne etapy, różne elementy po to, żeby przeprowadzić kogoś przez ten proces. I używam tam i pracy energetycznej i, i, i pewnych medytacji prowadzonych i, i, i różnych elementów wybaczania, mhm. wychodzenia z roli ofiary. Mhm. Na końcu jest taka modlitwa, którą napisałem ja do swojego ojca. I jakby. właśnie chciałem o to zapytać, czy to rozumiem, że zbudowałeś to na swoim doświadczeniu. Tak. Zbudowałem to na swoim doświadczeniu, patrzyłem, co u mnie zadziałało, dlaczego przeszedłem każdy etap mhm. i, i stworzyłem coś po prostu, co zawiera te, te impulsy, mhm. które jakby spowodują tą, tą zmianę, tą transformację. I, no i to działa. Tak, to Przy, wiem, że działa, bo wiem to do obcych osób. Kilku, kilkadziesiąt razy na pewno i, i po prostu to jest skuteczne i ma trwałą skuteczność. Jakby tak, chłopaki tak. wracają po jakimś czasie i mówią, stary, może życie się zmieniło. Tak, w ogóle była ciekawa sytuacja, bo mojego przyjaciela, brat, którego nie znam, też był u ciebie i, i powiedział, że fajnie, fajnie, że, że zadziałało. Minął jakiś czas ja on tak, zmiana, zmiana sprawiła, że on mówi, kurczę, ale Trzeba coś jeszcze, trzeba dalej coś robić ze sobą. Nie można tego tak zostawić, nie? Jakby to, jakby pojawiła się przestrzeń i naturalna chęć i otwartość. Pogłębienia, w nim, tego. pogłębienia z rozwoju, zmiany Zresztą. w kierunku zdrowia, nie? To było w ogóle. To jest niesamowite. Ja też myślę, że wiesz, że to, co działa w tej metodzie, to jest coś takiego, co my znamy też z praktyk duchowych czyli pewnego rodzaju przekaz energetyczny, czyli. To się, tam dużo rzeczy się wydarza poza intelektem. Po prostu, jeżeli ja mam kontakt z tym stanem umysłu, to mogę kogoś przedstawić. To jest ta historia z tym wszelakim, i, yy, wszelakim rozwojem osobistym. Po prostu czuć, czy ktoś mówi z poziomu swojego doświadczenia i tym samym jakby pod. Możecie podjąć pod to tak, doświadczenie. I, a przede wszystkim buduje, jakby, ja, ja od, u mnie się tworzy zaufanie do tej osoby. Uh -huh. Czy ktoś po prostu opowiada jakieś formułki, które gdzieś przeczytał i on bardzo by chciał, nawet rozumie to na poziomie intelektualnym, ale to nie jest, nie, nie, jest, nie idzie to z poziomu jego doświadczenia. Tak, nie. dlatego ja byłem ciekaw w ogóle tego warsztatu, no bo 40 obcych facetów naraz. Na yeah. i, I udało mi się ich wprowadzić, przeprowadzić przez ten proces. I tak z zaangażowaniem i ze wszystkim. Wczoraj to z, było. No, z utrzymaniem uwagi. W, wiesz, nawet straciłem głos, bo jeszcze na koniec, żeby do, do, doprowadzić do takiego zjednoczenia męskiego, zrobiłem trzy razy taki głęboki wrzask na koniec. Ale, ale to się wydarzyło i oni to po prostu przeżyli, i, i zauważyłem nawet, że. Ktoś tam kupił, ktoś musiał komuś powiedzieć po tym warsztacie i zaraz kilka osób kupiło po prostu tę sesję u mnie na stronie, bo, bo po prostu ktoś to komuś poparł. Po a, a kropką Nadi jest to, że m, składam ci wszystkie najlepszego z okazji dnia ojca, bo dzisiaj jest dzień ojca. Tak. <laughs> <laughs> Dziękuję bardzo i nawzajem. <laughs> Dziękuję bardzo. I my tak, dzisiaj nie. o tym rozmawiamy. Jedziesz do mnie długo i miałeś być wcześniej, później operacja oczu, w końcu mhm. dojeżdżasz, po drodze jeszcze byłeś chory. Mhm. I w dzień ojca się spotykamy i rozmawiamy tak. o mężczyznach no, i o tym, co zdrowe super, męskie. Też. Wiesz, ja też tego doświadczam z moim synem teraz i też to obserwuję, jak u niego ona się buduje. Próbuję to rozładowywać, nie? Zmieniać tą jego optykę i pokazywać mu popatrz, nie dostajesz tego, tego i tego, i tak to wyolbrzymiłeś, że zasłania ci to cały widok. Nie? Mm -hmm. Popatrz, że popatrz na ilu przestrzeniach, ja dostarczam różnych rzeczy, a ty się tak skupiłeś na tym, że, że jesteś przekonany, że jesteś niekochany, niezrozumiany, i tak dalej mm -hmm. z powodu tych drobnych rzeczy, nie? Mm -hmm. I widzę, że to działa po mm -hmm. prostu, że nasi rodzice nie, nie mieli tej wiedzy i cierpliwości i się wkurzali, i robili się agresywni, bo oni wiedzieli, ile nam dali poświęcenia, a gówniarz przychodzi z pretensjami mhm. o coś tam, nie? I często się zachowywali agresywnie i myśmy się czuli niezrozumiani. Bo nie umieli, bo nie wiedzieli, że można tak, o tym rozmawiać. Tak, tak. A ja widzę, że jak jednak staram się to rozładowywać na bieżąco, mhm. to jemu jest sobie trudniej to nabudować. Nie? Wydaje mi się, że też... O tyle masz też trudniej w tym procesie, bo też nie żyjesz z jego mamą i on nie wychowywał się przy tobie w pełni. Ja tak, mam tak, dwóch tak. synów, jednego mam z pierwszego związku, drugiego Franka, z którym, rzekłem: żyjemy całe życie i widzę różnicę. I to, i to inaczej się z tym pracuje. Ja powiem to nie? wszystkim młodym chłopakom, którzy słuchają tego, że dzisiaj z perspektywy czasu uważam, że naprawdę trzeba świadomie i uważnie wybierać sobie partnerkę życiową. Naprawdę trzeba uważać, z kim się sypia i naprawdę robić to wszystko świadomie, żeby zadawać się z takimi kobietami, z którymi, jeżeli naprawdę dojdzie nawet do jakiejś padki czy do czegoś, to że można z nią razem wychować to dziecko. Tak. Nie? I to jest szalenie istotne, i naprawdę nawet statystyki współczesne pokazują, że. Bardzo duży procent mężczyzn, którzy lądują w więzieniu, popełniają samobójstwa, mają depresję, byli wychowani przez samotną matkę, byli wychowani w niepełnym domu. Po prostu to ma olbrzymi wpływ na dziecko, po prostu potrzebuje miłości obojga rodziców, i, i, i zawsze pojawia się deficyt, jeżeli to się nie wydarzy. I trudno jest go potem nadrobić, nie? Trudno jest to. to Myślę też, że ważne jest to, żeby oboje rodziców brało też odpowiedzialność za tą sytuację. Żeby nie było takiej sytuacji, że na przykład jest toksyczna matka, związek się rozpadł, ojciec zachowuje się czysto, że tak powiem, i poprawnie, i uważa, że wszystko, co złe, pochodzi od niej. I on nie jest odpowiedzialny. Co hmm. można by w pewnej warstwie takiej praktycznej, nawet faktów stwierdzić, no faktycznie tam nie wiem, ona się zrobiła to, to, to i tamto, a ojciec nic złego nie zrobił, ale pozwolił na to. I tu jest odpowiedzialność. To nie jest tak, że e, ci, ona że... zła on dobry tak. czy na odwrót. Nie, Uważam, że bardzo ważne rodzice jest, roz... żeby rodzice brali odpowiedzialność. Za, w ogóle za wiesz, sytuację. rodzice często w tym etapie. I dostania... mówię to z własnego doświadczenia. Tak, tak, ja też z własnego, że, że na etapie rozstania rodzice często zamiast zadbać o dziecko, używają go do swoich gierek z tak. tym byłym partnerem, żeby się na nim odreagować. I ja to słyszałem też od swojego nauczyciela, że, że niestety tak jest. Może to jest takie kontrowersyjne, co teraz powiem, ale mężczyźni często są za swoimi dziećmi. I fakt, że matka po rozstaniu, żeby odreagować, tak szalenie utrudnia ten kontakt i, i robi różnego rodzaju rzeczy, często powoduje, że oni już nie mają siły i odpuszczają, i odpuszczają też to dziecko, nie? Że, że on miał dużo takich doświadczeń na jego sesjach terapeutycznych. Mhm. Że kobiety po prostu, bo jest coś takiego, jak rozmawiamy o tym, jak się rozstawać, to, to jest rzeczywiście taki mechanizm, że kobieta, żeby się odpiąć emocjonalnie od mężczyzny, musi sobie z niego zrobić cukin syna. Nienawidzić go. Tak. Mhm. Że jej ten proces jest potrzebny. I często mężczyźni, jak, jak zaczyna do, się ten proces wydarzać, i ona zaczyna mówić, że on jej zrujnował życie, i w ogóle, w ogóle. Teraz, że często mężczyźni się wycofują z tego rozstania, bo, bo jest to dla nich za dużo, albo czują się strasznie skrzywdzeni i strasznie mhm. dotknięci, nie? Mhm. Ja raczej mówił chłopakom, żeby pozwolić na to kobiecie, bo ona tego potrzebuje, żeby się odpiąć emocjonalnie, ale też nie brać tego osobiście, rozumieć po prostu, czym jest ten proces, nie? Mm -hmm. y ale, no, ale jeżeli jeszcze jest w to wplątane dziecko i ono jest używane do tego, żeby się odpiąć emocjonalnie od tego ojca, mm -hmm. i nagle matka zaczyna robić różne rzeczy, żeby pokazać temu dziecku, jaki ten ojciec jest zły, i to nawet ostatnio taki nasz wspólny znajomy, który spędza masę czasu ze swoim synem. I jakby jest ostatnią osobą, która może, której można zarzucić, że, że ma syna gdzieś. I mama przyprowadziła tego syna, a on prowadził właśnie sesję też i, i po prostu nie mógł z nim spędzić czasu. I powiedział, że przyjdźcie za godzinę, bo ja w tym momencie pracuję. I słyszał, jak mama odchodziła z nim i powiedziała, że: No, chodź synku, bo twój tatuś nie ma dla ciebie czasu. Nie? No to jest. I to są takie drobne. Od, otworzylibyśmy puszkę Pandory, tak? A propos nonszalancji takiej i y, 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 nie wiem, wynikającej z jakiejś nieświadomości tak. i egoizmu y, za, zachowań dorosłych w sumie, bo i. Mężczyźni też na pewno tak, są tacy, którzy sobie też pozwalają. Że tak, bo teraz też mam taki, taki Ale to taką sprzedawanie sytuację, podprogowe, projektowanie <laughs> na tak, dziecko że, że swoich filmów się... i swoich interpretacji to masakra. Mam jest. teraz też taką sytuację, że ojciec, alkoholik, kobieta odeszła, bo już nie dawała rady i i on się teraz wyżywa za to, że odeszła, i właśnie od ją od kasy katuje, no, namawia to jest dzieci, sadyskanie. robi różne rzeczy, żeby ją zdyskredytować w oczach dzieci. Także oczywiście, że mężczyźni też, też to robią, nie? Mhm. Natomiast no, no po prostu warto zwracać na to uwagę i warto jest, żeby, jak rodzice się rozstawali, byli na tyle świadomi. Mhm. Żeby te swoje emocje trochę wiesz, wziąć w cugle i, i, i głównie chronić dziecko. Tak. I załatwiać te rzeczy poza dzieckiem. I wziąć odpowiedzialność za te swoje tak. emocje. Dokładnie. A nie przy nim, a nie tak. po prostu, że się właśnie mówią, dobra, synku, to teraz mamo jesteś moim jedynym skarbem, to teraz mamusia tak. się tobą zajmie, bo wszyscy Jakoś mężczyźni są źli i, mhm. i teraz po prostu razem, nie. I, ja pamiętam, że miałem właśnie takiego fajnego nauczyciela z ustawień heligerowskich. Było takie ustawienie, właśnie, że była taka sytuacja w, w domu i on poradził tej dziewczynie, Mówi, Wiesz co, idź do sklepu, kup trzy pary męskich slipów. Jak będziesz robić pranie, to wypij je i powieś na sznurku, na suszarce obok rzeczy Twojego syna, żeby on wiedział, że Ty masz faceta i że on jest Twoim partnerem. Hmm. I ta mama się zachysna i mówi, no ale co on sobie pomyśli. No, że mama jest zdrową kobietą. <noise> no właśnie. I zaczęliśmy się śmiać, że A ty mu się nie mówisz, tu macie, to jest dziecko. Tak. No, to właśnie to o to chodzi. Mieć partnera i żyć. I... <noise> Tylko to już pokazało, że ona tak, jest tak, w tej tak, relacji. Tak, nie? Tak, Jakby... tak, tak. Jak bardzo już jest zaburzona ta relacja. Także to jest. I, i to jest wyraz takiego trochę. Mm, krótkowzroczności kobiet, nie? One mogą cierpieć po tym rozstaniu, potrzebować jakiegoś uspokojenia umysłu, ale dziecko nie jest tym partnerem, który ma to ogarnąć, nie? I nie jesteś naszą własnością. Tak. Powtarzać. Ja bym może jeszcze, wiesz, tak dopił tą, tą, tą ojcowską ranę, nie? Że, o, to dawaj. Że... Bo opisałem o tym, że, że mężczyzna, jak tego nie załatwi, jest w samotnym miejscu. Mm -hmm. Bo nie jest mężczyznami, tak. jest skazany na obsługę kobiet. Ja też mam mężczyzn, którzy dochodzą do wniosku, że oni pieprzą i to, i to, i kupują sobie psa i zostają sami. Po mm -hmm, prostu. Nie? Mm -hmm. Ale wykonanie tej pracy powoduje, że my wracamy do mężczyzn. Mm -hmm. I, I ja to dos właśnie wiem od chłopaków, że mówią, chłopie, po tym procesie. Ja przestałem gadać z dziewczynami przez telefon, plotkować z nimi. Ja już po prostu nawet nie chcę z nimi interesów robić. Ja teraz chcę spędzać czas z facetami i ja się tak cieszę tym kontaktem, tak go chłonę, bo on wcześniej zawsze był związany z napięciem, z tym, że ja się do nich porównywałem, albo z nimi rywalizowałem, mm. albo ich musiałem zdominować, nie? Mm -hmm. A teraz po prostu się cieszę tym kontaktem, mm -hmm. bo ten kontakt męski jest taki fajny, bo w kontakcie z kobietą tam jest zawsze trochę. Ściemy i gry, żeby podtrzymać potencjał seksualnej Napięcia, sytuacji. Nie? Nie? Ale też tego, że mm -hmm. może wylądujemy jakieś włóczki. No, nie? No, nie, nie wierzę w jakieś przyjaźnie między mężczyznami. Tak, tak, nami. ale tam jest zawsze ta tak, gierka, tak, nie? Tak, Co tak, by się tak. nie działo, to ona tak, się tam rozwija. Tym że my jesteśmy zawsze gotowi. Tak, tak, ale. I to jest OK, ja namawiam facetów w kontaktach z kobietami, masz właśnie być Ale w tym Tak, napięcie. oczywiście. Ale w kontakcie z mężczyznami tego nie ma. Mm -hmm. I tam odpoczywasz. Tak. Jesteś w domu, tak. jest sztabem. Zaraz pójdziemy, zrobię tak. nam posteku, później siędziemy na tarasie, odpalimy cygara. Dokładnie, i to jest po prostu ten relaks. Tak. I jak ty już nic nie musisz udowodnić, jak już przynależysz, ta męska przyjaźń jest też inna, bo widzisz, kiedyś to było tak, że szedłeś na wojnę. I kilka razy była sytuacja życiowa, gdzie twój kumpel ci uratował życie. Mm -hmm. I ta więź męska jest niesamowita, bo ona jest oparta o to, że w sytuacji zagrożenia ja mogę zaufać. Temu facetowi grubo, on mi ochroni tak. życie. Mm -hmm. nie? I bo wyście przeszli przez kawałek wojny. Na, mm -hmm. Razem żeście się wspierali coś razem. w przekraczaniu mm -hmm. swoich ograniczeń i mm -hmm. to was zbliża. Nie? Mm -hmm. I to jest ta męska przyjaźń. I dlatego ona jest taka fajna dla facetów, mm -hmm. bo jak już się na to otworzysz, jak już przestaniesz się wywyższać, nimi gardzić, tak, od, odpuści tak. sobie ten cały cyrk. Tak. To nagle w ich towarzystwie odpoczywasz, nie? I teraz to jest szalenie ważne, żeby wrócić do kobiety taki pełen mocy, poweru, dać przestrzeń na te emocje, to facet musi spędzać dużo czasu z mężczyznami. Mm -hmm. Tam się ładować, tam się rozluźniać, tam, wiesz, robić te różne rzeczy, gdzie napełniasz się testosteronem, i ty, mając dostęp, do, będąc podpięty pod tą moc tej męskiej mandali, wracasz do swojej kobiety i możesz jej dać te różne rzeczy. Mm -hmm. A jak ktoś jak tego nie ma, i w sumie jest tylko w relacji ze swoją partnerką, i oczekuje od tej partnerki, że ona zaspokoi wszystkie jego potrzeby, które normalnie byłyby tam zaspokojone przez innych mężczyzn, to po pierwsze dla partnerki to jest obciążenie nie do obsłużenia. Na pewno tego nie zrobi, więc ten mężczyzna będzie niespełniony, a poza tym nie ma tej nagrody. Tak, ja zauważyłem coś takiego, że nawet w harmonicznym, dobrym związku, w którym jest i napięcie zdrowe, i takie i inne, i są konflikty, które się rozwiązuje i tak dalej, trzeba, żeby facet wyszedł i wrócił, tak upraszczając, mhm. że nie może być cały czas nie może być cały czas razem. Ona też potrzebuje być też trochę sama ze sobą, albo być w innej sytuacji. Ona chce też doświadczyć tego, że on wyszedł z domu, nie wiem, do pracy, gdziekolwiek i za jakiś czas wrócił, a nie, że cały czas jest w domu, cały czas jest w domu, nawet jak będzie wszystko super, będzie kasa, będzie ten, to ona, ona będzie, będzie w niej pewna irytacja narastać, jeżeli ten facet nie zniknie na chwilę z tak, oczu. Tak, tak, Nie, nie wiem, czy wiesz, o co mi tak, chodzi. Tak, jasne, jasne, to I, to, I to nie jest nic dziwnego, moim zdaniem, tak przynajmniej czuję w sercu, że to jest naturalne. Ale zobaczmy, że mężczyźni kiedyś tak funkcjonowali, jak ja czytam te takie książki historyczne, wsiadali w statek, płynęli tak. na wyprawę, ledwo przeżyli, jak byli na tym statku, to obiecywali sobie, że już nigdy tego nie zrobią. Że mają fajną żonkę, dom, dzieci. Że jak wrócą, to już nigdy nie wypłyną. Wracają, siedzą pół roku, rok. Zaczyna ich nosić, tak. wszystko zaczyna ich drażnić. Tak. I potrzebują znowu wypłynąć. I mm. teraz, co ciekawe. Kobiety płaczą, narzekają, nie wypływaj, nie zostawiaj nas i tak dalej. Ale gdyby wszyscy mężczyźni wypłynęli, a on nie, i by został. Tak, to by nie było to dobrze. To ona przestałaby go szanować. Tak, tak. Tak. Coś jest nie tak, nie? Tak. Dlatego myślę, że chyba w dzisiejszych czasach ważne jest też to, żeby ludzie w związku dawali sobie prawo do tego, żeby oddzielnie też spędzać czas. czas. Mhm. Że facet pojedzie z kolegami i wcale to się nie skończy w burdelu. Że żona pojedzie z koleżankami i też wcale się nie skończy z jakimiś tam tak. pracownikami spa. Nie? Jest, jest tak. I ludzie powinni sobie to dawać, bo, no bo inaczej po prostu się zajadą na tak. nie? Tak. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać? Nie, to możemy tym pozytywnym elementem <grym> zakończyć. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci za wysłuchanie My tego odcinka. Podpisać. Uprzejmie proszę o wystawienie oceny i zaobserwowanie podcastu. To pomoże w rozwoju tego kanału. Do usłyszenia.